Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w naszym 30-dniowym wezwaniu medytacyjnym. Dzisiaj dzień 22. Jeżeli jesteś osobą, która dopiero co dołączyła do naszego wezwania, to tutaj w opisie tego nagrania znajdziesz link, dzięki któremu możesz zapisać się do wezwania i będziesz otrzymywać codziennie maila z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją. Natomiast jeżeli masz ochotę, możesz iść swoim tempem, zaczynając od dnia pierwszego. Zachęcam Cię natomiast do tego, abyś obejrzał, zanim ruszysz z nami w tą przygodę, niesamowitą przygodę wezwaniową, niesamowitą przygodę medytacyjną, abyś obejrzał dzień zero. Tam wyjaśniam i opowiadam, na czym tak naprawdę to wezwanie polega, kiedy warto robić medytację, dlaczego o tej, a nie o innej porze i co te medytacje Tobie dadzą, jaki będą miały wpływ na Twoje życie, zdrowie i samopoczucie psychiczne. Każda medytacja, którą tutaj dla Ciebie przygotowałam, trwa około 10 minut i każda z nich zawiera inną afirmację. Zachęcam Cię do tego również, abyś w ciągu dnia przypominał sobie afirmacje, byś zatrzymywał się na chwilę w trakcie swojego intensywnego dnia i przypominał sobie tą afirmację, którą przygotowałam na dany dzień. Po to, by jak najbardziej osadziła się ona w Twojej przestrzeni, w Twojej podświadomości, w Twoim ciele, ale przede wszystkim w Twoim sercu. Dzisiejsza afirmacja jest, mogłabym powiedzieć, bardzo wyjątkowa, bo dla wielu z Was, tak jak i dla mnie, kiedy pierwszy raz ją stworzyłam, kiedy pierwszy raz ją usłyszałam, była bardzo konfrontująca i już za pierwszym razem poczułam w sobie ogromny opór i ogromną niezgodę. Ci z Was, którzy mają takie emocje, chciałabym, abyście wzięli pod uwagę to, że afirmacja jest ogromną konfrontacją naszych mocnych, osadzonych przekonań, które stały się, mogłabym powiedzieć, swoistymi głazami albo takimi wręcz górami, które stoją w miejscu i które trudno jest ruszyć. I nagle pojawia się taka afirmacja, która jest jak wsadzenie dynamitu w tą górę. To nie znaczy, że za pierwszym razem tą górę wywali, ale na pewno ją poruszy. I tym poruszeniem są właśnie emocje, które w sobie masz. Więc zachęcam Cię do tego, byś, jeżeli podczas medytacji zdarza Ci się, że czujesz jakieś emocje w sobie silne, niezgodę, opór, możesz przerwać tą medytację, usiąść z dziennikiem albo zwykłą kartką papieru czy notesem i zadać sobie pytanie, co tak naprawdę się ze mną dzieje? Dlaczego ja to czuję? Na co nie ma we mnie zgody? Co ja tutaj uważam, że jest głupie? Co uważam, że jest bzdurą? Co to jest za kit, który chcę sobie wcisnąć? W co ja nie wierzę? I pociągnij temat dalej, zadając sobie kolejne pytanie. Co by się stało, gdybym w to uwierzył? Co by się zmieniło w moim życiu, gdybym w to uwierzył? Ponieważ te afirmacje są bardzo potężne. I gdybyśmy na pstryknięcie palcem uwierzyli w każdą z nich, to nasze życie nagle, w ciągu sekundy, zmieniłoby się diametralnie. Ale pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, na tak ogromną transformację? Wielu z nas zupełnie nie, bo oznaczałoby to coś zupełnie nowego. I gigantyczny przeskok z przestrzeni, w której jesteśmy, do czegoś nowego, dla umysłu naszego, podświadomego, jest czymś nie do zaakceptowania. Dlatego afirmacje nie wystarczy powiedzieć raz, nie wystarczy zrobić jedną medytację, by wszystko się zmieniło. Trzeba je powtarzać i powtarzać i powtarzać, aż one się osadzą w nas. Trzeba pracować z blokadami, które się pojawiają, pozwalać sobie je zauważyć, nazwać i potem zadać pytanie, co ja tam widzę, czego ja się boję, czego ja nie chcę tam zobaczyć, co ja boję się odkryć. I to, co Ci wypłynie, będzie tym, co jest schowane, a do czego tak naprawdę być może świadomie nie masz dostępu. To taki krótki przedwstęp dla tych z Was, którzy gdzieś czują w sobie taką niezgodę na niektóre z tych afirmacji, które tutaj się pojawiają. Ale opowiadam o tym też ze względu na to, że ta akurat afirmacja, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, jest mocno konfrontująca. I tak jak wspomniałam, mnie mocno skonfrontowała z wieloma rzeczami. Jak ta afirmacja brzmi?
Pozwalam sobie na zabawę i głupotę. Pozwalam sobie na zabawę i głupotę. I już jeśli na samym początku czujesz, że to jest głupie, to nie wchodź dalej w tą afirmację. Nie wchodź dalej w tą medytację. Usiądź i rozpisz według tych wskazówek, które Tobie podałam. Natomiast jeżeli chcesz spróbować i zobaczyć, co będzie dalej, zapraszam Cię. Usiądź wygodnie. Zamknij oczy. I daj uwagę swojemu oddechowi. Bierz wdech przez 4 sekundy. Głęboko, mocno i spokojnie. Następnie zatrzymaj go na 2. I przez 4 sekundy pozwól sobie na głęboki wydech. Za każdym razem dając uważność oddechowi, wsłuchując się w swoje ciało i pozwalając, by Twoje ramiona z każdym wydechem opadały swobodnie, rozluźniały się, by Twoje ciało relaksowało się. Następnie przenieś swoją świadomość i uważnością wraz z oddechem. Wejdź w przestrzeń swojej głowy, do centrum swojej głowy, do miejsca tuż za Twoimi oczami i poczuj to miejsce. Teraz przejdź swoją uważnością do centrum swojego gardła. I tutaj z każdym oddechem napełnij to miejsce energią. I pobądź tam chwilę. Przeniesiemy się teraz do przestrzeni Twojego serca, do centrum Twojej klatki piersiowej. I tutaj niech każdy kolejny oddech wypełnia tą przestrzeń. Pozwól, by fale Twojego umysłu dostosowały się wibracją do fal Twojego serca, tworząc jedność. Prowadzimy dzisiejszą afirmację. Pozwalam sobie na zabawę i głupotę. Pozwalam sobie na zabawę i głupotę.
zobacz, co się w Tobie pojawia. Jakie pierwsze myśli się pojawiają i jakie pierwsze odczucia i emocje. Zaraz po tym, kiedy wypowiadasz tą afirmację. Gdzie czujesz niezgodę? Gdzie czujesz, że ci nie wolno? Gdzie czujesz, że nie powinieneś? Że nie wypada? Nie w tym wieku, nie tobie. Wraz z głębokim wdechem zobacz, w którym to jest miejscu w twoim ciele. Gdzie jest ten zgrzyt i dyskomfort? I w tym miejscu, swoją świadomością, wejdź i pozwól sobie wraz z wydechem uwolnić emocję, która jest schowana pod słowami nie wolno mi, nie wypada, to głupie, nie w tym wieku, nie dla mnie. Uwalniam to ze swojej przestrzeni. Pozwól sobie, by się to uwolniło zupełnie. A kiedy tak się stanie, w to miejsce wprowadź afirmację. Pozwalam sobie na zabawę i głupotę. I weź głęboki wdech. Połóż swoją lewą dłoń na sercu. I podziękuj sobie za dzisiejszą medytację, za dzisiejszy poranek, za siłę, jaką w sobie masz. Podziękuj sobie za to, kim się stajesz, za to, że dzień po dniu wracasz do siebie. Kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie o poranku. Gratuluję wszystkim Wam, którzy wciąż codziennie rano rozpoczynacie swój dzień właśnie od medytacji. Dzielcie się swoimi odczuciami i przemyśleniami, tym, co się w Was pojawia, w komentarzach. Pamiętajcie, że wszystko to, co tutaj robimy, jest wprowadzeniem zupełnie nowego. I to jest okej, że czasem czujemy jakiś dyskomfort. Nie odsuwajcie tego od siebie. Zauważajcie to, nazywajcie i pozwalajcie temu uwolnić się w organiczny sposób. A jeżeli będziecie mieć potrzebę popracowania głębiej, zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za to, że byliście i życzę Wam cudownego. Wspaniałego dnia. Do zobaczenia.